dobry, Anna Dryjańska. Na temat gościem rozmowy dnia jest senator Ryszard Brejza, wieloletni prezydent Inowrocławia. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, zaczniemy od niezapowiedzianej kartkówki, czyli jak mówiła moja nauczycielka od matematyki, kartkuwation. Proszę wymienić nazwiska 5 ministrów z obecnego rządu Mateusza Morawieckiego. O, nie jestem jedyny, który nie wymieni i to chyba ani jednego poza panem premierem. Okej, okay. No ja szczerze mówiąc też bym nie potrafiła tego zrobić, tutaj się wyautuję. A pytam dlatego, że Wirtualna Polska razem z United Surveys przepytały Polaków, czy potrafią to zrobić, wymienić nazwiska ministrów. I okazało się, że 58% ankietowanych nie potrafi tego zrobić. A nazwiska wszystkich nowych ministrów potrafi wymienić 2,7% ankietowanych. No dobrze, to przejdźmy do poważniejszych tematów niż dwutygodniowy rząd. Jakie państwo popełniliście błędy w sprawie projektu o zamrożeniu cen energii? PiS mówi o aferze wiatrakowej, tymczasem dzisiaj w nocy złożyliście państwo autopoprawkę, która rozdziela zamrożenie cen energii i liberalizacji przepisów dotyczących farm wiatrakowych. Co zrobiliście źle? Myślę, że warto było poczekać do powstania nowego rządu z tego typu projektem i tak w tej chwili się stało. Nie powinien być to projekt poselski, tylko projekt rządowy. Projekt rządowy przechodzi przez inne procedury, bardziej szczegółowe, również i szerszą, daje możliwość szerszej dyskusji publicznej i z udziałem ekspertów na taki temat. Czyli on polegał na tym, że to się nie odbyło, tylko pojawiły się te propozycje kontrowersyjne bardzo w projekcie poselskim. Czyli co, potknęliście się przez brak doświadczenia, przez niecierpliwość? Co to było? Raczej myślę, że to przez pragnienie wprowadzenia zmian potrzebnych, bo generalnie są to zmiany potrzebne, jeżeli chodzi o zieloną energię, jak najszybciej. Większość zmian po tym rządzie oczekiwana jest przez mieszkańców Polski, przez naszych wyborców już w tej chwili. I taki nacisk my odczuwamy również jako posłowie, jako senatorowie. Czy ten nacisk dotyczy również zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowań? Ten nacisk dotyczy korzystania w szerszym stopniu i uczynienia ułatwień pod inwestycje z zakresu uzyskiwania tzw. zielonej energii, ochrony środowiska, czystego powietrza, bo to są skutki tego typu decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania, to jak powiedziałem wcześniej, to wymaga dyskusji. No i premier Morawiecki teraz domaga się, żeby w związku z projektem, bo podkreślę, że to jest projekt ustawy o zamrożeniu cen energii, powstała komisja śledcza. Co pan na to? To jest śmieszne. Jeszcze się nie odbyła dyskusja w Sejmie na ten temat. Projekt nie stał się prawem obowiązującym. Jest to taka hucpa polityczna. Taka hucpa typowa dla rządu, dla premiera, który nie ma rządu, nie będzie za chwilę premierem, nie będzie tych ludzi, których nie potrafimy wymienić, większość Polaków nie potrafi wymienić łącznie ze mną, jak to przyznałem przed chwilą, kto jest ministrem w tym ala rządzie. No więc dosłownie uczepili się jak tonący tej jednej brzytwy. Ustawy, tak jest, tej brzytwy, no i próbują nią ciąć. Ale już nie porównam tego do zwierząt, które jest takie powiedzenie, które posługują się również, to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Więc dobrze się stało, że w tej chwili te poprawki zostały wycofane z tej ustawy i przejdą całą procedurę taką, jako w projekcie ustawy rządowej. Odlicza pan godziny do głosowania nad wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska? Tak jak większość Polaków, większość wyborców, tak, ale ze spokojem, tak jak państwo widzicie, z pełnym przekonaniem, że to, co nieuchronne, musi nadejść. Takie przekonanie miałem od wielu lat. Żadna władza budująca na zasadach totalitarnych państw, ona nie jest wieczna. W swoim własnym przekonaniu
ludzie, którzy budują państwo totalitarne, są przekonani, że wszystko do nich należy, wszystko mogą, będą zawsze bezkarni. No ekstra. Ale to nie jest tak. Tak jak historia na to wskazuje, różne imperia upadały w przeszłości, od Cesarstwa Rzymskiego poprzez ostatni komunizm, komunistów, wcześniej faszyzm. Także zawsze byłem przekonany, że trzeba wykazać się cierpliwością, ale i konsekwencją działań w tym zakresie. No, ciekawe, co by prezes Jarosław Kaczyński powiedział na to porównanie do Cesarstwa Rzymskiego. Może byłby zadowolony. Tymczasem Marcin Mastalerek zapewnia, że gdy Sejm wybierze Donalda Tuska na premiera, to prezydent Duda przyjmie ślubowanie, zaprzysiężenie się odbędzie, pomimo tego, że byli członkowie Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów zarekomendowali, by Donald Tusk żadnych funkcji związanych z bezpieczeństwem państwa nie sprawował, ponieważ mają takie wrażenie, jak to ładnie ujął pan profesor Zybertowicz, mają takie wrażenie, że no, nie dopilnował okiełznania wpływów rosyjskich w Polsce. Czy pan wierzy w te zapewnienia, że to ślubowanie odbędzie się w sposób płynny? Oczywiście, że to ślubowanie odbędzie się w sposób płynny. Nie mam co do tego wątpliwości, bo taką wolę takiego rozwiązania, takich decyzji podjął naród, większość wyborców w ostatnich wyborach i to zdecydowaną ilością głosów. Więc innego rozwiązania tutaj nie może być. A co do tej komisji, o której pani rektor wspomniała, no to jest bardzo śmieszne, niepoważne towarzystwo, powiedziałbym. I to było wiadomo od początku, od sposobu powołania zresztą tej komisji, składu tej komisji, celów, jakie zakładano. Słusznie przylgnęła taka nazwa Lex Tusk, bo komisja miała wykończyć Tuska, lidera opozycji w Polsce. To się nie udało. To się nie udało. W czasie wyborów wyborcy jasno odrzucili taki sposób, jaki prezentował PiS, niszczenia swoich przeciwników politycznych. I te ostatnie podrygi członków komisji, którzy już nie są członkami komisji aktualnie, w dniu, w którym rozmawiamy, te ostatnie podrygi komisji to już były niepoważne i nawet prezydent przy całym swoim takim bardzo wyraźnym wsparciu dla PiS-u przez urząd, jaki sprawuje, nie mógł i nie może sobie pozwolić na to, aby brać pod uwagę takie niepoważne wnioski z tej niepoważnej komisji. Powtarza pan słowo niepoważne, natomiast no, stało się coś poważnego tutaj, bo byli członkowie komisji wydali, no jeszcze jako członkowie komisji, raport cząstkowy, w którym ujawnili między innymi nazwiska kilku oficerów, dyplomatów zagranicznych, których przypisali do pracy na rzecz Rosji, choć jest to nieprawda. Tak, bo to byli Ukraińcy. To dlatego określam to mianem niepoważni. Niepoważni ludzie, niepoważne informacje, niepoważny raport. Tak, śmieszny, ale mówiąc. Opublikowane też zostały aneksy, które odtajniono chwilę wcześniej. Czy ktoś poniesie za to odpowiedzialność? Uważam, że powinien ponieść odpowiedzialność. Ja rozmawiam i w tej chwili na ulicy, w sklepie z mieszkańcami, z wyborcami i każdy z nich, który rozpoczyna rozmowę, to mówi o tym, tylko nie ustępujcie, bądźcie konsekwentni, rozliczcie i tu padają różne określenia, czasami nieparlamentarne, nie używam tego typu słów, ale rozliczcie tych ludzi, tych pisowców, ale po to, aby nigdy te metody, jakie oni stosowali, już nie powróciły w Polsce. Mm-hmm. No i poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości wydaje się czekać na to rozliczenie. Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa, nad której powołaniem pracuje parlament, przyjmuje z takimi słowami, że jest to prezent dla PiS, bo dzięki temu jego partia będzie mogła pokazać, że ma czyste ręce. Co pan na to? No niech wykazuje. Najpierw niech pokaże, zanim komisja rozpocznie swoje prace, te swoje ręce. Bo jak do tej pory, to te ręce były mało czyste, a powiedziałbym bardzo, bardzo brudne.
I to, co forsował pan poseł w poprzednich latach, te argumenty, jakich używał, to świadczą o tym, że ma wiele, wiele na sumieniu i myślę, że zostanie również za to rozliczony. I tutaj przypomnienie dla naszych widzów i słuchaczek, że pański syn, poseł Krzysztof Brejza, był atakowany Pegasusem w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. To było 33 razy, o ile dobrze pamiętam. Był podsłuchiwany, był podglądany za pomocą własnego smartfona. No i to dotyczyło też przez rozszerzenie całej jego rodziny, a więc i pana. Czy dla pana ta sprawa Pegasusa, ta afera na poziomie takim emocjonalnym się skończyła? Czy pan już odczuwa jakiś spokój, jakieś zamknięcie pewnego etapu? Tak, pewien spokój odczuwam i odczuwa moja rodzina, moja żona, moja mama, prawie 90-letnia, która jeszcze żyje. Odczuwamy pewien spokój. Pewien spokój dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że udało się te niegodne metody walki politycznej, jaką stosował PiS, wykorzystując tę cyberbroń antyterrorystyczną, ujawnić. Udało się również to, że wygraliśmy te wybory jako ci, którzy idą pod sztandarem również i lub między innymi niestosowania takich podłych metod wobec przeciwników politycznych. No tak. Ta Polska, którą będziemy budowali wspólnie, to nie będzie Polska oparta na oszczerstwie, na kłamstwach, na wykorzystaniu służb specjalnych dla niszczenia ludzi, którzy mają inne poglądy polityczne. Nie burzy się w panu krew, że agenci CBA, którzy państwa atakowali tym oprogramowaniem, które zostało zaprojektowane do tego, żeby śledzić działania terrorystów, przypomnijmy, że oni są teraz w spółkach Skarbu Państwa, że no, upiekło im się. Nie upiekło im się. To tylko na razie, tylko chwilowo. To w ich przekonaniu może takie powstać przeświadczenie, że im się upiekło. Absolutnie nie. Tak więc oni również za to odpowiedzą. I wierzę w to głęboko, że nowy minister sprawiedliwości, jak i niezależna prokuratura, również i sądy doprowadzą tę sprawę do końca. Natomiast ja zachowuję spokój. Ja cały czas zachowuję spokój. Nie ulegam emocjom w jakiś sposób naturalny. Mogłyby się u mnie pojawić. Byłem przesłuchiwany, byłem poddany przeszukaniom w biurze, w którym pracowałem, w Urzędzie Miasta poprzednio dwukrotnym. Zajmowano mi komputer, telefon, zgrywano wszystko. Stosowano, również zamontowano mi Pegasusa, tak, mojemu synowi. I musiałem zachować ten spokój. I w czasie przesłuchań prokuratora kilkanaście takich odbyło się sesji. Jestem i byliśmy niewinni. Prawda się zawsze obroni. To przeświadczenie musi w nas tkwić, wynikające z naszej uczciwości w takich sytuacjach krytycznych. Ja to pamiętam z lat jeszcze stanu wojennego, bo również i mój brat, ja byliśmy zatrzymywani, mieliśmy przeszukania w domu. Nie byliśmy poddani aż tak mocnym represjom, jakie odbywały się w większych miastach niż Inowrocław, u działaczy Solidarności lub Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w którym działałem, ale zastaliśmy tamtego klimatu. Trzeba było zachować się godnie, spokojnie, ale i konsekwentnie działać. Konsekwentnie. I tamtą atmosferę tak przenosiłem, przyznam się państwu, przy tych działaniach, jakie PiS stosował wobec mojej rodziny, przynosiłem z tamtych lat na te obecne z pełnym przeświadczeniem, że tak jak się skończyła komuna, to tak skończy się PiS. I mam pewną satysfakcję, że to się w tej chwili dzieje, ale nie jest to wynik jakiegoś pragnienia zemsty, absolutnie, bo to jest coś niegodnego, tylko takie głębokie przekonanie, że ci ludzie, którzy posługują się niegodnymi metodami, to
sami ponoszą porażkę, sami ponoszą klęskę. No i przychodzi czas odnowy, czas demokracji. Ja bardzo się cieszę, że tych lat doczekałem i że to się nam udaje. No i przychodzi też czas, gdy na korytarzach parlamentu mija się pan ze Zbigniewem Ziobrą, z Mariuszem Kamińskim, z Maciejem Wąsikiem, z tą całą ekipą, która w 2017 roku zaordynowała zakup Pegasusa, ukrywając ten wydatek przed innymi posłami. I co, mówicie sobie dzień dobry, podajecie sobie rękę, uśmiechacie się do siebie? Mijałem się z niektórymi z tych postaci, które pani wymieniła przed chwilą, pani redaktor. Popatrzyłem i poszedłem dalej. Popatrzyłem w oczy głęboko, głęboko tak to jest możliwe, i poszedłem dalej. Bo dla mnie to są, no, są ludzie, którzy albo się bardzo w życiu zagubili, albo też ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego zła, jakie uczynili Polsce, a żyją w przekonaniu, że uczynili dobro i czynili dobro, a tymi złymi to jesteśmy my. To jest przekonanie dla mnie niesamowite. Jak powiedziałem wcześniej, nie kierują mną emocje, raczej staram się popatrzeć tak troszeczkę jak historyk na to, co się dzieje w tej chwili. To pomaga w polityce bieżącej. Mm-hmm. Się spogląda z punktu widzenia zewnętrznego na siebie i na swoich przeciwników. Czyli popatrzył pan głęboko w oczy Zbigniewa Ziobry i pozostałych wymienionych panów i w odpowiedzi dostał pan co? Równie głębokie spojrzenie, odwrócenie wzroku, uśmiech? Najczęściej odwrócenie wzroku. Rozpoznają mnie, natomiast odwracają wzrok i idą dalej. Więc no, to jest bardzo wymowne. Z punktu widzenia ludzkiego takie. Przejdźmy teraz do innej komisji śledczej, która jest planowana, która powstaje. To jest Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych. Tych, które nie odbyły się, wyborów prezydenckich w 2020 roku. Głosowanie miało być przez Pocztę Polską, przypominam. No i teraz mówi się o tym, że były wicepremier Jarosław Gowin ma być tutaj kluczowym świadkiem. Czy pan liczy na to, że Jarosław Gowin ujawni tutaj jakieś ważne informacje? Czy liczy pan na jego współpracę także w innych kwestiach, przy innych zagadnieniach, w innych komisjach? Oczywiście, że na to liczę i to nie tylko ja, ale również i inni politycy z tej strony demokratycznej, bo ci z tej drugiej strony PiS-u mają czego się obawiać. Jarosław Gowin będzie zeznawał pod przysięgą, więc będzie mówił z całą pewnością prawdę i jestem pewien, że Polacy, Polki i Polacy dowiedzą się wielu ciekawych jeszcze informacji. O takich sprawach, o których nie wiedzieliśmy do tej pory. A jak pan patrzy tak z perspektywy historyka, jak pan to ujął, z zewnątrz, na Jarosława Gowina i jego rolę w tym wszystkim, co się wydarzyło, przypomnijmy, on najpierw przecież był w koalicji z PiS-em, potem sprzeciwił się wyborom kopertowym, potem został wyrzucony z rządu, jest teraz poza Sejmem. Jak pan patrzy na jego rolę w tej całej historii? Bardzo zagubiony polityk, bardzo ambitny, stracił w pewnym momencie swojego życia szansę w czasie wyborów kopertowych na to, aby odegrać bardzo istotną rolę, a mianowicie spróbować wraz ze swoimi posłami odejść od PiS-u i doprowadzić do upadku tego rządu. Był taki moment, w którym pojawiła się taka możliwość uzyskania większości w Sejmie, która pozwoliłaby na odsunięcie PiS-u, na upadek rządu. I to był ten moment taki krytyczny, który wykazał się postawą, nie chcę powiedzieć kunktatorską, ale taką bardzo niejednoznaczną. Nie wiem, jakie tego były przyczyny, bo to już tylko on o tym wie i to może w przyszłości historycy dowiedzą się o tym. Ale niewątpliwie to był tamta chwila, tamten moment, to
wyborach, po tej próbie wyborów kopertowych, to był moment stopniowego lub bardzo szybkiego już upadku Jarosława Gowina na scenie politycznej, odchodzenia sceny. No i jest dzisiaj tam, gdzie jest, a właściwie gdzie on jest w tej chwili, to tak jak większość Polaków, my nie wiemy. I się specjalnie już, ja to mówię na chłodno, całkowicie nie interesujemy. Polityka ma to do siebie, że przychodzą nowi politycy, starzy odchodzą. Co się dalej z nimi dzieje, nie wiadomo. Pewną rolę odegrali w historii i koniec. No, wspomnę tutaj o Janie Marii Rokicie chociażby. I wielu innych można było wymieniać, którzy kiedyś odgrywali bardzo dużą rolę, a dzisiaj to tak nie za bardzo kto się interesuje nimi. To jest od strony ludzkiej przykre dla nich, natomiast to jest polityka, rządzi się swoimi oczywiście prawami, to historycy ocenią w przyszłości. To na koniec zapytam, jak natomiast się zmieniło. Natomiast co do wyborów kopertowych, to jeszcze, przepraszam, jedno pani powiedzieć, że mam wielką satysfakcję, że tak się to skończyło, że nie ulegliśmy jako samorządowcy, bo tu podkreślę rolę samorządowców polskich, burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. My byliśmy przymuszani w sposób ordynalny i z próbą do złamania prawa, w sposób ordynalny przez polityków PiSu. Pamiętam wypowiedzi niektórych z nich, grozili nam wręcz, że nie przekażemy z PiSu wyborców im, to nawet jeden powiedział, w kamaszy nas wezmą, czyli pan do wojska. Osobiście też? Tak, z czasów carskich. No po prostu to było niesamowite. Nie ulegliśmy. Ponad 90% samorządowców nie uległo tym groźbom. Panu osobiście też grozili wzięciem w kamasze czy innymi przyjemnościami? Nie, to były sformułowania ogólne, że kierowane niejako grupowo do samorządowców. Tak więc mi również grozili. Ale jak państwo widzicie, my nie ulegliśmy, nie poddaliśmy się. Nie mówię tego dlatego, żeby z nas, samorządowców, burmistrzów, prezydentów, czynić jakichś ekstra bohaterów, ale my się zachowaliśmy w sposób godny i zgodny z prawem, w przeciwieństwie do zachowywania się tej władzy. I ja myślę, że specjalna komisja również i tym wątkiem się zajmie, bo oprócz skutków finansowych potężnych dla budżetu, około 70 milionów złotych zostało spalonych praktycznie, to również pojawiały się groźby wobec funkcjonariuszy administracji publicznej, jakimi są prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, i nakłanianie ich do złamania prawa, co jest niewątpliwie nie tylko niegodne, ale i ewidentnym łamaniem prawa. Byli też jednak samorządowcy, znacznie mniej liczni, którzy ulegli i niezgodnie z prawem przekazali dane wyborczyń i wyborców. PiS wziął ich w opiekę, uchwalił tak, później abolicję, ustawę amnestyjną. I abolicję uchwalał. Abolicję. Potem. Czy ta abolicja się utrzyma? Już po pierwszych wyrokach sądu, no państwo popatrzcie, przecież to państwo PiSu to przypomina ośmiornicę z mackami, które się znajdowały w różnych instytucjach, w różnych organach, również i w samorządach próbowali podporządkować sobie, prezydentów, burmistrzów, wójtów. W niektórych miejscach im się to udało. Czy ta abolicja się utrzyma? Czy ta abolicja się utrzyma? Nie wiem, czy się utrzyma, o tym nie dyskutowaliśmy na posiedzeniach klubu parlamentarnego. Jak państwo widzicie, tworzymy taki sojusz kilku ugrupowań, więc ja nie popełnię takiego błędu, jaki został popełniony z ustawą, no powiedzmy, wiatrakową, i z całą pewnością nie będę dzisiaj państwu przedstawiał możliwych rozwiązań, dalszych kroków w tym zakresie, ale to jest temat do dyskusji. Dziękuję serdecznie. To był senator Ryszard Brejza z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze. A to była rozmowa dnia w Na Temat. Z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wydaniu.